dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam myszkę komputerową Mediatek Raton Pro. Jest to typowa myszka bezprzewodowa do laptopa. Zapraszam serdecznie na ten film. Jak przystało na typową myszkę bezprzewodową, Raton Pro jest niewielkich rozmiarów urządzeniem wskazującym. Jest wykonana w całości z plastiku w kolorze czerwono-czarnym. Na górze mamy logo Mediatechu. Mamy również na górze rolkę, czyli tak zwany scroll góra-dół. Również mamy trzeci przycisk ukryty właśnie pod tym scrollem. Mamy przycisk DPI zmiennej rozdzielczości, która tutaj wynosi 800, 1200 i 1600 DPI. Oczywiście lewy i prawy przycisk myszy oraz tutaj dwa po lewej stronie dodatkowe przyciski. Mogą służyć one jako wstecz i dalej jako przyciski służące do przeglądania stron internetowych w przeglądarkach internetowych. Po obu stronach mamy takie wyżłobienia w tym plastiku, które służą temu, by ta myszka dobrze nam się trzymała w rękach, żeby nam się nie ślizgała, i faktycznie tak jest, całkiem fajnie się nią użytkuje. Dobrze się trzyma w rękach, nie ślizga się, jest niewielkich rozmiarów, mieści się w całej dłoni, także jak na myszkę komputerową, laptopową przystało, spełnia swoje zadanie całkiem dobrze. Na spodzie mamy oczywiście tutaj miejsce na nasz odbiornik, który wygląda właśnie tak. Wpinamy go do gniazda USB. Takich niewielkich rozmiarów jak w typowe urządzenia Bluetooth w tym momencie, czy też pendrive'y, już nawet taki typowy odbiornik Bluetooth. Ten element tutaj mieści w sobie dwie baterie, są to małe paluszki AAA, których niestety nie dostaniemy w zestawie. Tutaj sobie na chwilę to zamknę. Powyżej od tego mamy oczywiście nasz sensor wraz z diodą czerwoną, która nam tutaj świeci w momencie, gdy tą myszkę użytkujemy. Zaraz Wam to zaprezentuję. Tutaj mam oczywiście numery seryjne ITP i TD oraz tutaj w prawej krawędzi mamy włącznik on i off. W momencie, gdy nie używamy tej myszki, możemy włączyć na off. Wtedy ta myszka całkowicie będzie pozbawiona jakiejkolwiek energii. Natomiast jeśli mamy włączoną tą myszkę, tutaj muszę Wam zdradzić taką tajemnicę, że gdy nasz laptop jest włączony, po kliknięciu w dowolny przycisk ta myszka uruchamia się i możemy sterować nią właśnie nasz komputer. Natomiast jeśli mamy komputer wyłączony, w tym momencie, tak jak teraz, przycisk mamy na pozycji on, naciskam klawisze i myszka nie reaguje, czyli jest w tak zwanym trybie uśpienia. Dzięki temu nie zużywają się nasze baterie, które tutaj mamy włożone, i dopiero w momencie uruchomienia naszego komputera ta myszka po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku będzie reagować, będzie uruchomiona. Tak to, moi drodzy, wygląda. Tak się ta myszka prezentuje. Taki typowy, biurowy produkt do laptopa. Jeśli chodzi o specyfikację, odwołuję Was tutaj do strony producenta, na której możemy przeczytać o tym produkcie następujące informacje. Jeśli chodzi o dane techniczne: bezprzewodowa myszka optyczna 2,4 GHz, daleki zasięg do 10 metrów, super mały odbiornik typu nano, automatyczna synchronizacja, rozdzielczość 800, 1200, 1600 CPI, płynna i precyzyjna praca, 5 przycisków i rolka, zgodność z Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1, 32 i 64 bity, interfejs USB, zasilanie, dwie baterie alkaliczne 1,5 V AAA, waga 53 gramy, gwarancja 2 lata na podstawie dowodu zakupu. I tutaj mamy opis produktu, który możecie sobie przeczytać. W tym momencie w e-sklepie sklepu Mediatech ta myszka kosztuje 26,49 zł, czyli jest to taki typowy produkt, dosyć tani do naszego laptopa, byśmy mogli w pełny, komfortowy sposób korzystać z naszego notebooka.